nie jak zwykle. Nienormalni ludzie i ich szalone pomysły na życie w podróży. Why do we cry over things we don't want and that we're sure that we don't need? Why do we want to be free? But the freedom doesn't give us what we want. Zapytam, czym dla nich jest wolność i dlaczego jadą? Będzie także mnóstwo opowieści o krajach, kulturze i ludziach. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Filip Jesionowski i witam w Azji. Dzisiaj porozmawiam z Krzysztofem Przybylakiem, który już od dłuższego czasu stopuje po tym wielkim kontynencie. Niestety, ze względu na panującą epidemię, utknął na pewnej odległej azjatyckiej wyspie. Sprawdzę, co u niego słychać. W dalszej części opowie o swojej przygodzie związanej z azjatyckim skuterem i zdradzi, dlaczego w Azji nie da się głodować. Na koniec porozmawiamy o samotności podróżników. Halo, cześć Krzysiek. Halo, halo, cześć, cześć. Powiedz, skąd ze mną rozmawiasz? Aktualnie z tajwańskiej wyspy, a dokładnie z miasta Taipei, które jest stolicą Tajwanu. Aktualnie, jakby nie patrząc, do Tajwan to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na naszej planecie. Nie wiem, ile dokładnie krajów, wiesz co, jest otwartych i normalnie funkcjonuje. Wiesz, są różne jakby dochodzenia, że jest to 6 czy tam 7. No, na pewno na Tajwanie jest, powiedzmy, w cudzysłowie, normalne życie. Ludzie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, wychodzą do sklepów, do parków i tak dalej. Wiadomo, że kultura azjatycka jest też troszkę inna, więc to też trochę inaczej wygląda niż w Europie, ale jakby do tego dojdziemy w późniejszym etapie. Ale ludzie gromadzą się normalnie na ulicach, spotykają się, siedzą w knajpach i tak dalej, czy tego nie ma? Czy są jakieś ograniczenia? Co do ograniczeń, na pewno 2 dni temu bodajże wyszło takie, że jeżeli jedziesz metrem, musisz mieć maseczkę, jeżeli nie, to jest kara. I nie chcę dokładnie mówić jaka, ale dosyć wysoka. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, wiadomo, że na ulicach na pewno jest mniej trochę ludzi i ogólnie jakby w pomieszczeniach jest mniej ludzi. Co nie zmienia faktu, że w parkach ludzie dalej są, głównie starsi, bo jak wiadomo, ludzie starsi w Azji to nie jest tak jak w Europie, że ludzie siedzą przed telewizorami, tylko tutaj od samego rana już jakieś tai chi albo z tymi katanami japońskimi. W jakichś tam małych większych grupach. Tak, tak, ale no powiem ci, że też zależy jakby od miejsc, bo jedni na przykład siedzą, oczywiście starsi, w grupach razem siedzą, bez masek, z maskami, moim zdaniem za blisko. Ale jakby też kultura azjatycka jest taka, na przykładzie tutaj, wiesz, nie jest tak jak u nas, że na przykład się wita ręką, tak? Tylko tutaj po prostu się na odległość mówi, no dzień dobry, ni hao, czy tam innego słowa. To jest standard. Używa, tak? To jest standard, niezależnie od tego, czy jest epidemia, czy epidemii nie ma. Tak, bo trzeba też jakby wspomnieć, ogólnie rzecz biorąc, Tajwan to jest dosyć ciekawy kraj, jakby nie patrzę, ze względu na historię, bo jakby Tajwan, można powiedzieć, że to są ludzie pochodzenia chińskiego, którzy tutaj jakby, powiedzmy, wyemigrowali, tak, oraz w 2% aborygeni, więc można powiedzieć, że jakby są to Chińczycy, ale porządek jest jak w Japonii, ze względu na to, że po wojnie chińsko-japońskiej Japonia stworzyła tutaj drogi, stworzyła tutaj system oświaty, medycyny i tak dalej, więc w większości powiedziałbym, że jest ład i skład jak w Japonii. I tutaj dodam taką ciekawostkę, że ogólnie rzecz biorąc, Japończycy nie są zbytnio lubiani w Azji, a przez Tajwańczyków właśnie są. No, no, jakaś tam ich wspólna historia łączy. To jest w ogóle bardzo ciekawy kraj pod tym względem, że oni są, powiedzmy, trochę zawieszeni pomiędzy oficjalnie uznanym krajem przez inne państwa na świecie, a taką jakby autonomią chińską, bym powiedział. Znaczy inaczej, ja to powiem tak, jest to kraj niepodległy, ale nieoficjalny. Ma swoją flagę, ma swoją walutę, ma swój rząd, ma swojego prezydenta, wszystko ma swoje, ale jakby nie patrząc, nie ma oficjalnej niepodległości. Jest uznawane bodajże tylko przez 22 kraje na świecie, z czego w Europie jest to tylko i wyłącznie Watykan. I też trzeba tutaj nawiązać do tego, że jakby nie patrzeć,
to oficjalna nazwa Tajwanu to Republika Chińska. Czyli można się wydawać, że są to Chiny, ale Chinami jakby nie są. No mówię, jest to bardzo skomplikowane ze względu na historię, którą uważam, że jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, powinien sobie to wygooglować. Warto się w to zagłębić, bo jest to naprawdę ciekawy temat. Czytałem, że tym, co stoi za tak dużym sukcesem Tajwanu w walce z koronawirusem, było stworzenie tak zwanych centrów dowodzenia epidemią, w których na podstawie informacji z lotnisk, na podstawie informacji ze szpitali, na podstawie informacji o objawach wszystkich ludzi obecnych na Tajwanie i na podstawie ich miejsc pobytu stworzyli pewnego rodzaju system kontroli obywateli, ale takiej pozytywnej kontroli. W jaki sposób kontrolowana jest twoja lokalizacja? Masz jakiś GPS założony? Jest zakładany GPS, który was będzie lokalizował. I ja mówię to ze swojego doświadczenia. Wiem, że podobno inni mieli też inaczej, ale mnie policjant powiedział, że w momencie, kiedy będę wyłączał telefon na dłuższy czas, to żebym ich poinformował, bo jeżeli coś takiego zrobię, a ich nie poinformuję, to oni uznają to za to, że wyłączyłem telefon i wyszedłem z miejsca zamieszkania. Jest to jednoznaczne z tym, że trzeba zapłacić karę w przeliczaniu 60 tysięcy dolarów amerykańskich. Więc jakby tak to było sprawdzane. No nie mało. No ale to widać efekty tego. 5 ofiar śmiertelnych i 350, około 350 potwierdzonych przypadków w tych tak, ostatnich miesiącach. Też... To jest czysty fenomen. Nie ukrywasz, że ty nie zawsze śpisz w jakichś hotelach, hostelach, właściwie unikasz takich miejsc. Śpisz na dziko, pod namiotem, tak? Masz namiot zawsze ze sobą? Mam namiot zawsze ze sobą. I czuję się z nim bezpiecznie, bo mam zawsze mobilny nocleg, mogę spać gdzie chcę. Jakie było twoje najdziwniejsze miejsce, w którym spałeś? Najdziwniejsze? Przy granicy, jak przekroczyłem granicę malezyjsko-tajską i nie mogłem złapać stopa i zaczęło się robić ciemno i się śmieję, że byłem zdesperowany, sobie myślałem, kurde, jestem na drugim końcu świata, w ogóle co ja odwalam, nie mam teraz gdzie spać, jest ciemno, a byłem tak zmęczony, wiesz, jak człowiek jest zmęczony i głodny, to zaczyna myśleć różne rzeczy, jak sobie myśli, kurde, co ja odwalam, chciałbym teraz mieć ciepłą wodę, ciepłe łóżeczko i tak dalej, ale sobie tak mówię, że człowiek by poszedł do takiego ciepłego łóżeczka, pospał tydzień, dwa, a później znowu by tęsknił za podróżą. I ja zawsze po prostu mam tą świadomość, że tak by było. Żebym wrócił tydzień, dwa i znowu bym za tym tęsknił. Więc tam przestałem się martwić. Zacząłem jakby działać i znalazłem, wiesz co, restaurację. Znaczy restaurację. Była taka restauracyjka przy drodze, tam było ciemno w ogóle, ale zobaczyłem zlew. Nie wiem, to mówię zlew, woda, umyje się. Jest sukces. Tak. No, jest sukces. Wiadomo, czym jest woda dla autostopowicza. Tak, i uważam, że autostopowicz może być spocony, tak dalej, ale to nie tak, że autostopowicz jest cały czas brudny, co nie zmienia faktu, że no, jak jesteśmy w Azji, to nawet jak wyjdziesz spod prysznica, to wyjdziesz na dwór 2-3 minuty, jesteś cały spocony, więc pot to jest tutaj rzecz naturalna, ale nie będę nigdy rozumiał brudnych ludzi, bo uważam, że zawsze da się umyć, nawet na autostopie. I taką wodę też znalazłem. Umyłem się, powiem ci szczerze, i ta restauracja była taka, że były tam takie altanki. To ja mówię, nawet sobie namiot położę, nie będę musiał okapu kłaść, bo tak chmurzyście było. Mówię, zacznie padać, a nie musiałem okapu. To, co było śmieszne dla mnie, to wszystko oczywiście było pozamykane, tam wiecie, te bary i tak dalej, zresztą wiesz, nawet bym nie pomyślał, żeby tam coś ludziom zabierać, a często zostawiają otwarte, ale to, co mnie najbardziej chyba w tym właśnie zdziwiło, to to, że ja się myłem, słuchaj, byłem w bokserkach, brałem prysznic pod zlewem, tylko że tam się prysznic bierze tak, że nakładasz sobie, wiesz, na łopatę i się łopatą oblewasz, a woda była zimna, więc nie było za przyjemnie, ale było, powiedzmy, przyjemnie później. Ja jestem w bokserkach i nagle ktoś przyjeżdża. Wiesz, tam ciemno było.
ktoś przyjeżdża, wiesz, starsza kobieta i taka, powiedzmy, jej córka, wnuczka, a ja w tych bokserkach jestem, nie? I biorę prysznic cały mokry. Ta kobieta starsza tak na mnie patrzy, wiesz, jak gdyby nigdy nic. Córka lekko zdziwiona. Po angielsku nie mówią. Ja nawet nie, ja nie wiedziałem w ogóle, co powiedzieć. Ja nawet słowem się nie odezwałem. A ona zapaliła światło, słuchaj. Córka się tam nie odzywała. Ona oczywiście nie mówiła nic po angielsku i mi tylko wzięła mnie za rękę, słuchaj, złapała mnie za rękę mokrego całego w bokserkach i mi pokazuje, gdzie mam światła. Coś tam później jej córka przez Google Translate mi mówi, czy ja tam przetłumaczyłem przez Translate, że chcę tylko spać, tam mam namiot, pokazałem i że jutro ruszam dalej. Ona mnie tam spytała, czy jedna noc. Ja mówię, że tak, tak. No to ta jej mama, czy tam babcia, pokazała mi, gdzie jest toaleta, pokazała mi, gdzie jest łazienka, pokazała mi, gdzie są światełka, dała mi wodę zimną i mi zgasiła, pojechały. No to powiem ci, zszokowało mnie to, że ja myślałem, że ta pani, wiesz, że dzwoni na policję, nie wiem, opitoli mnie czy coś, no bo ja tak naprawdę, powiedzmy, że się włamałem trochę do restauracji po prostu, no. No trochę tak. Trochę tak, bo był kran, no ale byłem zszokowany po prostu reakcją tej pani, że zamiast tego, żeby na mnie nawrzeszczyć cokolwiek, ona okazała mi swoje szlachetne serce i pokazała, gdzie są światełka. Jak to jest z tym oferowaniem jedzenia, albo nawet powiem więcej, dożywianiem autostopowiczów? Powiem ci, że w pewnym momencie zapraszanie na jedzenie, oferowanie jedzenia to się stało rutyną, taką rzeczą normalną, że człowiek się już zaczął przyzwyczajać do tego, że na pewno jak jedziesz autostopem, to ktoś ci da jedzenie. Pomimo tego, że zawsze ja mam taką zasadę, na początku taką miałem, że zawsze pytam, w sensie chcę za siebie zapłacić, tak? Jeżeli osoba mi mówiła, że nie ma problemu, ja też nie napierałem, bo jeżeli ktoś mi oferuje własne serce i pomoc, i jakby chęć zapłacenia za mnie, no to zdaję sobie sprawę, że ta osoba jest świadoma swojej decyzji i wychodzi z inicjatywą do mnie, tak? Ale to się zaczęło robić już na tyle chore, że zacząłem robić sobie 3 potwierdzenia, czyli pytałem 3 razy osoby, czy na pewno, bo no jednak człowiek inaczej, mogę spać na ulicy, mogę spać nie wiadomo gdzie, ale jednak wolę zapłacić za jedzenie, w sensie wiesz, jedzenie to jest taka rzecz, którą wolę sobie zapłacić sam. Raz się gość nawet popłakał, nawet ze mną, bo powiedział, że dla niego to jest szczęście, że on może mi w taki sposób pomóc. Pomimo tego, że ja mówiłem, że ja mam pieniądze. To się stało takie chore w Tajlandii. Mówię, właśnie trochę chore, bo to już było takie nagminne. W zasadzie, że wiesz, na przykład łapałem 3 razy stopa, to każdy mi oferował jedzenie. I często było tak, a ty że wiesz, chciałeś sobie pojechać po prostu kawałek, a oni ci jedzą nie. z jedzeniem. Słuchaj, no ja się śmiałem, że ja zaraz grubym będę, bo to było tak, że ja łapałem stopa, jechaliśmy do restauracji i wiadomo, odstawiał mnie na miejsce, łapałem kolejnego i znowu jedzenie. Na starcie do restauracji. No, a czy może nie do restauracji, wiesz, ale oferowali jest jedzenie, jabłka, ciastka, street food, no masa. Mm-hmm. Więc no to się stało nagminne. Na pewno też dużo osób mi robiło coś takiego, że na przykład za plecami mi kupowali bilet na autobus, który mnie zabierze do destynacji. Załóżmy, ktoś do mnie podjeżdżał z skuterem i mówi, że kupił mi bilet, pokazuje mi bilet. Na przykład chciałem jechać do Bangkoku, miałem kartkę Bangkok, to podjeżdża do mnie skuter, pokazuje mi bilet, że to jest bilet do Bangkoku i żebym wsiadał, a mnie podwiezie na stację. Takie coś było i to też było bardzo częste, że ludzie za plecami właśnie mi bilety kupowali i parę razy też się zdarzyło, wiesz co, że do plecaka mi podrzucali pieniądze. Serio? To ja tak, tak. Czegoś takiego nigdy nie słyszałem, szczerze mówiąc. Nie. Podrzucali mi 2 razy takie coś miałem, że podrzucali mi pieniądze do plecaka. Ciekawe, mówię, no ja... ciekawe, co oni sobie myślą, jak biorą takiego autostopowicza, że wiesz, pomagasz biednemu człowiekowi, nie? To zupełnie może być inne spojrzenie. My na to patrzymy jako podróż, jako wakacje, tak? A oni? No, jako przygodę. A czy wiesz co, ja już rozmawiałem tak trochę z Tajami właśnie, bo jakby mam teraz tam paru znajomych Tajów i też jakby z osobami, którym jeździłem, które mówiły po angielsku, pytałem, czy mnie na przykład zabrali, dlaczego takie rzeczy oferują. No to bardzo często mówili po prostu, że zabrali mnie, bo na przykład, załóżmy,
bo wiadomo, że za 2 godziny się ściemnia i że później mogłoby było ciężko, albo że oczywiście to jest takie, wiesz, niezwiązane trochę z prawdą, ale że na przykład jest niebezpiecznie i że bali się, żeby coś mi się stało i po prostu mnie zabierali. A często właśnie też się pytałem, czemu właśnie oferują pieniądze albo jedzenie, no to mówią, że i to odpowiada mi każda osoba, że po prostu oni mają przyjemność z pomocy obcokrajowcemu. Powiem ci nawet tyle, że ja mam takie wrażenie, że dla nich to jest coś takiego jak nawet ekskluzywne, że wiesz, że mnie stać na pomoc obcokrajowcowi. Mam takie wrażenie, że ludzie się, ja się w pewnym momencie tak czułem, jakby się mną chwalili. Słuchaj, podam ci przykład. Zabrał mnie nauczyciel i powiedział, że zabierze mnie tam do miejscowości, której chce, nie ma problemu, ale że przed tym muszę coś jeszcze zjeść, bo jego znajomy po drodze ma restaurację. On był ubrany w dresy i samochód miał lekko brudny. No posłuchaj, jak dowiedział się, jak powiedział, że na 100% jedziemy jego kolegi, to on tak. Podjechaliśmy na Mejnie, żeby umyć samochód. Jak mył samochód, to on zmienił swój dres na garniak. I jak miał jeden sygnet złoty, to założył 4 od razu i zegarek. Plus, jak chciałem za siebie zapłacić, dosłownie to wyglądało trochę jak taka scena z filmu, to on, wiesz, przy swoim znajomym mówił, nie, 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 nie ma problemu, ja zapłacę. Tak, wiesz, ja tak się, w pewnych momentach się czułem jak taki, wiesz, przedmiot, żeby pokazać znajomemu, że wiesz, ja mam białego, stać mnie na niego, żeby go podwieźć. Warto nie wymagać tego od ludzi, bo jeżeli człowiek tego wymaga, to to nie jest tak, to nie jest już przygoda. W sensie, wiesz, ja zawsze wiem, że dana osoba mi nie pomoże, dlatego nie mam problemu, kiedy mi nie pomaga. Tacy ludzie też się zdarzą, wiesz, to nie jest tak, że ja w Tajlandii spotkałem samych super ludzi, a w Birmie samych złych. Instytucja skutera w Azji jest szeroko posunięta. Pewnie kilka razy zdarzyło ci się zaliczyć tego typu przejażdżkę. Raz jeszcze mnie zaprosił autostopie Taj do domu na urodziny. I pamiętam, że był bardzo, ale to bardzo o 3 w nocy odwozić do domu na skuterze, gdzie mnie cały czas przytulał, a o 5 mi kazał wstawać na rynek poranny. On No już tak, był w to już stanie, taka. tak? Bo on się wyspał. Nie, no słuchaj, ale on pił wódkę i popijał piwem, także no był w takim strasznym stanie. Ale powiem ci, że Tajowie, czy pijani, czy nie, to nie zarzucę im, dobrze jeżdżą na skuterze. Nie wiem, jak oni to robią. Właśnie powiem ci, że oni niby jeżdżą na oszalansko, ale tutaj na oszalansie mają taki swój ład i skład, ale uważam, że oni bardzo dobrze jeżdżą, bo przez to, że jeżdżą tak czasem na oszalansko właśnie, to muszą być skupieni na drodze. Wiesz, że dużo osób boi się jechać w jakąś podróż. Ja nie mówię tutaj o półrocznej, tylko boi się jechać na tydzień w góry, czy na tydzień do Londynu. Boją się jechać, bo nie lubią być sami. Czy może tej samotności w ogóle nie ma w takiej podróży, w jakiej ty jesteś? Po pierwsze, człowiek, który podróżuje samotnie, nigdy nie będzie sam, bo na swojej drodze spotka tylu ludzi, ale to tylu ludzi, że ja mam więcej momentów, że chciałbym być sam, aniżeli z kimś. I tak było cały czas. Naprawdę, powiem ci, pomimo tego, że człowiek jest sam, to no cały czas się otacza jakby ludźmi. Tym bardziej właśnie w hostelu. Bo wiesz, ja się nie zamykałem w hotelach czy czymś, gdzie byłem sam, czy w mieszkaniu, tylko zawsze byłem w hostelu, gdzie czy chcesz, czy nie, to usiądziesz koło kogoś, załóżmy, no to zagadasz jakoś, czy ktoś do ciebie zagada, no i wiesz, radź sobie, tak? Rozmawiaj z ludźmi i tak człowiek, wiesz, po prostu poznaje ludzi. Ale to nie są takie Także ja bym to. znajomości bardzo przelotne, że zajmują ci 1-2 dni, może. Oj, właśnie to jest jedna rzecz, której właśnie nie lubię w podróżowaniu ogólnie, wiesz, bo każdy podróżnik ma świadomość tego, że ta znajomość jest taka przelotna. A co w momencie, kiedy spotykam drugą osobę w podróży, czyli łączymy pasję, mamy wspólne zainteresowania i wiesz, a może ja bym chciał w znajomość wejść trochę głębiej, ale i ja, i druga osoba jesteśmy świadomi tego, że i ja jutro, i on idzie w drugą stronę. I to jest jedna rzecz, której bardzo właśnie w podróży nie lubię. Że są ludzie, z którymi chcesz się zżyć. Nie w zasadzie, że wiesz,
chcesz się od nich uniezależnić czy coś, ale wierzę, że na przykład ta osoba mogłaby być twoim jednym z lepszych przyjaciół, ale tak się najprawdopodobniej nie stanie, bo jutro ty ruszasz w inną stronę i ta osoba rusza w inną stronę. I nie macie z tym problemu, bo jesteście tego świadomi, że tak działa trochę podróżowanie. To jest ta jedna rzecz, której powiem ci, nie lubię. Ale myślisz, że to jest nie do przeskoczenia? Ja wiem, że to trochę wynika z takiego indywidualizmu podróżników, ale ty myślisz, że to jest nie do przeskoczenia? Wiesz, żeby na przykład zmienić swoje plany i powiedzieć, że jadę z tobą pół roku, będę jeździł z tobą. Znaczy, czy to przeskoczenia? Słuchaj, ja też na przykład miałem coś takiego, że spotkałem kogoś i ktoś mówi, ej stary, jadę tam, a ja sobie tak myślałem, w sumie on tam jedzie. Ja nie mam nic do stracenia. Jakby uważam, że to jest właśnie to, co ja mówię, że jednak człowiek powinien robić to, co czuje. Jeżeli ja w takich momentach czułem, że nawet to psuje mój plan, którego jakby plan, ale taki zarys planu, bo planu nie można mieć w podróży. Jeżeli wiesz, ja czułem, że kurde, chcę tam jechać z nim, pomimo tego, że wiesz, mam inny zarys podróży, to ja wolę pojechać z tym gościem, bo ja wiem, że będzie fajna, wiesz, zabawa, że coś się stanie, że będzie jakaś przygoda. W sensie jestem takim trochę, już nie podróżuję właśnie dla też krajów. Wiadomo, że chcę zobaczyć dużo rzeczy jeszcze, ale bardziej, ja podróżuję bardziej dla przygody, w sensie pcham się tam, gdzie wiem, że coś się może zadzieć, wiesz. Podróżujesz dla przygody, przygód, dla ludzi. O, właśnie, dla ludzi. Bo to się łączy. To się łączy bardzo mocno. Bo jakby zabytki, miejsca to są rzeczy kompletnie nieożywione, które można zobaczyć i zapomnieć albo zapamiętać dzięki jakiejś fotografii. A te przygody, ludzie, to są elementy podróży, które zostają w tobie na zawsze, nie? To jest jak narkotyk. Tak, znaczy wiadomo, że są też, słuchaj, miejsca i chwile, w których na przykład, wiesz, ta chwila będzie najlepsza, kiedy będziesz sam, kiedy wiesz, na przykład pójdziesz na jakiś klif, wiesz, że tam jest pusto, nikogo tam nie ma, jest nieturystycznie i możesz nad klifem usiąść samym sobą i pomyśleć. Kolejna rzecz, której nie lubię, podróżuję sam. Na przykład jak idziesz długi dystans na wylotówkę albo przechodzisz właśnie dystans, żeby do czegoś dojść, to idziesz cały czas sam. Ty jesteś tylko ty i twoje myśli. A nie oszukujmy się, jak idzie 10 kilometrów, to fajnie jest z kimś pogadać. Co nie zmienia faktu, że uważam, że każdy powinien też mieć momenty, w których idzie sam, po prostu idzie i zaczyna myśleć. Bo rozwój osobisty nie jest tylko i wyłącznie w książkach, bo książki to, wiesz, można sobie przestudiować i tak dalej, ale dla mnie prawdziwy rozwój osobisty jest wtedy, kiedy człowiek właśnie zostaje sam ze sobą, bo zaczyna myśleć. A kiedy człowiek zaczyna myśleć, to się boi. Bo człowiek boi się właśnie tej samotności, czyli boi się myśleć, bo wiesz, jak jesteś z kimś, to w cudzysłowie nie myślisz, bo masz myśli gdzie indziej. A jak jesteś sam, to o czym masz myśleć? Zaczynasz właśnie myśleć o sobie, o życiu. Bardzo się cieszę, że masz takie świadome podejście do swojej podróży, że to nie jest czyste odhaczanie kolejnych punktów na twojej liście, którą wiem, że gdzieś tam masz i gdzieś tam miejsca, które chciałbyś zobaczyć, ale że ty robisz to, co czujesz, jesteś świadomy tego, co robisz i cały czas się tym mega jarasz. To jest najważniejsze, bo znam ludzi, którzy wypalili się pod podróżowaniem. Już się pytają siebie, dlaczego to robią. Ty cały czas jesteś pełen pasji. Mega ci kibicuję, żeby to dalej szło i żebyś każdy dzień właśnie odkrywał na nowo. No, dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że tylko sytuacja, która jest teraz, się szybciej rozwiąże, bo jakby nie patrzeć. Jedynie co nas trzyma, co mnie trzyma tutaj, znaczy trzyma. Cieszę się, że tu jestem ogólnie, jestem zdrowy, chcę spać, mam co zjeść, jestem w bezpiecznym miejscu z fajnymi ludźmi i na pewno mogę teraz cieszyć się większą ilością rzeczy niż ludzie teraz aktualnie w Europie, za co jestem dozgodnie wdzięczny. Ale czekam tylko, kiedy otworzą granice. Także mam nadzieję, że ta sprawa z koronawirusem jak najszybciej się rozwiąże i ludzie będą poznawać dalej świat albo właśnie zachęci nowych innych ludzi do tego, żeby zaczęli podróżować, bo mamy taką sytuację, że jednak
Może być w życiu tak, że wszystkie granice się zamkną, tak jak teraz właśnie. I podróżowanie już nie będzie tak możliwe. I może nie być tak wesoło, mogą się nie chcieć otwierać, wiesz. Zobaczymy, jaka będzie tendencja. Znaczy, mam tu bardziej na myśli, że ludzie zaczną bardziej doceniać to, jakie mamy możliwości do tego, żeby zwiedzać świat. Bo nie oszukujemy się, że ja tak uważam, żyjemy w najlepszych czasach, jakie kiedykolwiek mieliśmy. Nigdy podróżowanie nie było tak łatwe. Nigdy nie było to tak tanio. Jeżeli się oczywiście chce tanio. Ale no nie oszukujmy się, kiedyś nie było tak łatwo podróżować. A teraz było to na wyciągnięcie ręki. To był Krzysztof Przybylak. Koniecznie sprawdźcie jego profil na Instagramie, ponieważ robi rewelacyjne zdjęcia. Szukajcie pod Krzysiek Przybylak. Trzymajcie się! Everything will disappear and you'll happen to be lost in your own life. You will be all alone. You'll have to survive all these storms. That's the kind of thing you need the most.